około 16 wyłowiono zwłoki mężczyzny z Wisły za osiedlem Rządz w Grudziądzu. Pierwsza na miejscu pojawiła się jednostka straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem, w tym z pontonem, potem pogotowie i policja. Przybyła na miejsce jednostka początkowo myślała, że mężczyzna znajduje się w jednym ze stawów przy zaporze. Pojazd straży zatoczył koło wokół zbiorników. Okazało się jednak, że mężczyzna znajdował się w Wiśle. Dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony z powodu podmokłego terenu po stronie zalewowej wału przeciwpowodziowego.